Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powiedzmy do naszej serii w X4. Poprzedni odcinek to głównie była fabuła odblokowująca nam dostęp do specjalnej bazy, która wyłoniła się ze szczeliny międzywymiarowej. I w tym odcinku będziemy czekali, aż zakończy się misja, którą obecnie mamy, polegająca na stworzeniu interfejsu do tej bazy. Postaramy się znaleźć więcej sposobów na rozsądny zarobek i postaramy się zwyczajnie poodkrywać co więcej gramasorum do zaoferowania. Dodatkowo zmieniliśmy nazwę naszego okrętu na TDV Pajacerak. Tak właśnie uczyniliśmy, ponieważ nie ma możliwości zmiany nazwy załogi. I teraz to, co będziemy chcieli zrobić, to będziemy chcieli znaleźć przejście z Grand Exchange 18 Billion z tych układów planetarnych z powrotem do Argon Prime, aby móc odrobinkę więcej ciekawych rzeczy tutaj w okolicy porobić. Tym samym na ten moment to, co bym chciał jeszcze zrobić, to rozmieścić troszeczkę sąd zasobowych cywilnych w okolicy, ponieważ tutaj w najbliższej przestrzeni dookoła, no zwyczajnie w 18 billion, będziemy chcieli zacząć używać teladiańskich statków wydobywczych i zacząć podbijać naszą reputację z teladianami, sprzedając im zwyczajnie zasoby, które będziemy tutaj na miejscu tworzyli. I możemy, prawda, przyjrzeć się tym stacjom, które tutaj widzimy, zobaczyć, moi drodzy, chociażby, co te stacje chcą kupować, co możemy im sprzedawać. Mamy na przykład elektrownię słoneczną, stocznię. Rozejrzyjmy się dookoła odrobinkę bardziej. Jestem ciekaw, czy uda nam się... Możemy to zrobić jeszcze odrobinkę inaczej. Mianowicie, jeżeli faktycznie chcemy tutaj zarobić, to jak zapewne pamiętacie, istnieje typ skanu dalekiego zasięgu. My możemy wygenerować tą niebieską falę, która to namierzy wszystkie stacje w zasięgu i pokaże nam je na mapie znakiem zapytania. Wówczas możemy rozpocząć naprowadzenie i przelecieć obok tych stacji. Ale tylko jeszcze jedna rzecz, którą zrobię, to rozmieść sondę zasobową tutaj. Więc mamy sondę zasobową, której możemy się przyjrzeć. Widzimy, że to miejsce ma krzem, ma metan, ma hel. Więc być może będziemy chcieli, jeżeli znajdziemy stacje, które będą konsumowały tego typu dobra, będziemy mogli rozważyć rozpoczęcie wydobywania chociażby... O, mamy rafinerię helu, proszę bardzo. Co oznacza, że tutaj oferty handlowe... Hel. Widzimy, że jest bardzo niski popyt na hel. Zobaczymy, czy jest może więcej tego typu rafinerii. Anulujmy autopilota i znów przejdźmy w tryb skanowania i rozejrzyjmy się po okolicy. Zobaczmy, czy są jeszcze jakieś stacje, które będziemy w stanie zwyczajnie namierzyć. One raczej nie są zazwyczaj powyżej czy poniżej planu, ale można to również takie strumienie tutaj sensoryczne wysłać. I widzimy, że mamy jeszcze kilka stacji tutaj, więc rozpocznijmy prowadzenie. Podlećmy tam. Na tej stacji oferty handlowe. Wy macie niską podaż, czyli efektywnie po prostu macie za dużo okrętów, które sprzedają wam ten hel. Zastanawiam się, czy jeden na przykład mały okręt wydobywczy tutaj byłby rozsądną rzeczą. Być może moglibyśmy o czymś takim pomyśleć, żeby właśnie z teladianami mieć lepsze relacje, prawda? Przez kopanie, sprzedawanie im tutaj dóbr.
to może nie być taki głupi pomysł. Jafne jak Krzem. O. Jak wy stoicie z zasobami? Krzem. Wow. Wy potrzebujecie dość sporo Krzem. Proszę, proszę, proszę. Tego się nie spodziewałem. To nawigację poproszę gdzieś właśnie tutaj. Autopilota włącz. Masz włączone? Włączone. Dobra. Jak tutaj dolecimy, to rzucimy próbnikiem, na, żeby zobaczyć, jakie zasoby są generowane. A tymczasem przejdziemy do kup statek, przejdziemy do M, przejdziemy do minerały. Damy minimalny zestaw. Do tego minimalnego zestawu jeszcze zmienimy na zupełnie najtańsze komponenty. Dorzucimy tanie tarcze i dorzucimy wiertło górnicze. Dorzucimy, powiedzmy, jedno górnicze, jedno pulsacyjne. Nie jestem nawet pewien, czy to jest wymagane, czy to na plus nam wyjdzie, czy na minus. To będzie kosztowało 414 tysięcy w takiej konfiguracji. Powiedzmy, że dodamy sobie jeszcze z 5 załogantów, 6 załogantów, żeby zwiększyć wydajność tego stateczku. I to nazwiemy zestaw. O. Zestaw. O. Optymalne minimum. Nawet nie wiem, czy to jest zestaw BM, bogate minimum. Może tak to nazwiemy. I tak nie będę pamiętał tych skrótów, nie martwcie się, nie musicie nawet próbować udawać, że je zapamiętacie sami. I teraz tak, będziemy chcieli stworzyć ciebie, dodaj do listy zakupów, brakuje części kadłuba. I tak, potwierdź to. Jak będą części, jest zakolejkowane, jak zostaną dostarczone części kadłuba, to zacznie to działać. Teraz tak, jesteśmy na miejscu. To, co chcemy zrobić tutaj, to rozmieścić cywilną sondę zasobową. I ta sonda zasobowa mówi nam, iż mamy tutaj metan, helm, rudę, krzem. Okej. Nie widzę większych problemów. Znów użyjmy jeszcze skanera, żeby się rozejrzeć po najbliższej kosmicznej okolicy. Okej. Coś ciekawego, mamy tutaj jakieś niezidentyfikowane obiekty, ale to mnie efektywnie mało interesuje. Ale mamy tutaj nieznane stacje jeszcze. To poproszę o autonawigację do tego miejsca. Podlecimy, zobaczymy, co to za stacje. Jeżeli na przykład będziemy mieli więcej rafinerii helu, to tym będzie można się pobawić. Ja również będę chciał teraz najprawdopodobniej zrobić rzecz następującą. Mianowicie będę chciał odłożyć sobie odrobinkę pieniążków i kupić nasz pierwszy frachtowiec. I zacząć używać tego frachtowca, żeby punktowo wynajdywać, już wam pokazuję, na przykład tutaj to będą części kadłuba. Części kadłuba. Możemy części kadłuba. Ktoś chce je kupić za 271 kredytów i ktoś chce je sprzedać za 249 kredytów. Może nie jest to kolosalny zysk. Czyli części kadłuba są stąd, tutaj. Dlaczego teraz nam tego nie pokazuje? Części kadłuba mówi, że tutaj są, tak? Tak, części kadłuba tutaj. Więc jeżeli pokazujesz to, i tutaj nadal powinno było być widoczne. Ok, części kadłuba 249. Możemy nawet za 208 kupić. Wow. I nie, to jest za ile chcą tutaj sprzedawane. 249, 271. Nie jest to kolosalny zysk. Potrzebujemy nie dość, że kapitału na kupienie okrętu transportowego, dodatkowo kapitału prawda, na kupienie tych części. Ale niemniej jest to w miarę ciekawy zysk. I zobaczcie, ciekawe, że oni nie mają części kadłuba, a najwyraźniej mają już dostępne zlecenia zakupu. Czyli nie mają ich fizycznie, ale statki, które wiozą te
te części kadłuba już poinformowały ich, że dowiozą je za jakiś czas i dlatego cena została odpowiednio zmniejszona, nawet jeżeli nie mają wystarczająco dużo części kadłuba na ten moment, na miejscu, żeby budować kolejne statki. Najprawdopodobniej tak na to powinniśmy spoglądać. Fabryka komponentów, rafineria krzemu. O, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Czyli tutaj faktycznie będziemy chcieli krzem wydobywać, bo krzem na ten moment jest wysoki popyt na niego. Myślę, że będziemy chcieli tak z 3 statki w tym regionie na stworzyć, które będą zapewniały podaż tego krzemu. To może nie być takie głupie rozwiązanie. Sprawdźmy tą bramę skokową. I zobaczmy, co za nią się kryje. Bo tak jak mówiłem, my chcemy dowiedzieć się, jak możemy stąd wrócić do Argon Prime. Oczywiście, mapa jest statyczna pomiędzy wszystkimi rozgrywkami. Jeżeli wygraliście już w X4, wiecie doskonale, którędy lecieć. Jeżeli nie wiecie, którędy lecieć, wystarczy wygooglować tą statyczną mapę, która zawsze jest taka sama między wszystkimi zapisami. Niemniej aspekt eksploracji może również być w miarę ciekawy, więc spróbujmy właśnie w taki sposób się pobawić i zobaczyć, gdzie my trafimy. Hey, you. In fighter. Split scans show you carry contraband. Safe to say you do not mind dirtying hands. If true, Split want to offer mission you might be interested in. Misja od Splitów. Nową misję dostaliśmy. Fantastycznie, dlatego że przewoziliśmy kontrabandę i to jest... O, Windfall Union Summit. Nawet nie wiedziałem, że... Ciekawe. Okej, to musi być jakiś nowy region dodany w DLC, z którym nie miałem jeszcze żadnej styczności. Dobra, my będziemy chcieli poszukać, gdzie znajduje się wyjście. I tak jak mówię, tego akurat nie kojarzyłem, dlatego chciałem sprawdzić, co to w ogóle jest. Ale ze względu na to, że mapa jest statyczna, ze względu na to, że nie chcę marnować czasu waszego i mojego, to co zrobimy, to ja zwyczajnie polecę do miejsca, w którym wiem, że powinna być brama skokowa. Pamiętam, że gdzieś w tym regionie, w tym kółeczku, który kręcę, jest brama skokowa prowadząca do sektora, który prowadzi do sektora, który jest podpięty do autostrady. Ta autostrada to jest jeszcze inny cel, jaki chcę wam pokazać wewnątrz tego odcinka dzisiejszego. O, buduje się nasz... Czy został już wybudowany? Nie, jest dopiero budowany, prawda? Jak to mogę zobaczyć? Nie ma jeszcze załogi na pokładzie, więc zakładam, że nie jest jeszcze wybudowany. Chyba możemy to zobaczyć tu i tu. Tak. Za 13, 12, 11... No, za chwileczkę zostanie ten stateczek wybudowany. Wtedy damy mu automatyczną misję wydobywania krzemu i sprzedawania go od razu w tym samym sektorze. Ok. Jesteś wybudowany. To twoim zadaniem jest teraz... Możemy wejść tutaj, wejść w informacje. Możemy zmodyfikować twoją nazwę. To jest statek wydobywczy krzem EB. 1. Ok. I twoim zadaniem po wieki wieków, a przynajmniej dopóki nie powiem inaczej, jest autowydobywanie lokalne. I autowydobywanie lokalne krzemu w systemie, w którym obecnie się znajdujesz. Potwierdź. I to wszystko, co masz robić. Mam nadzieję, że nie ma żadnych pytań ani wątpliwości, bo nie chce mi się na nie odpowiadać. Oczywiście, jeżeli wy, moi drodzy, macie jakieś pytania czy wątpliwości odnośnie tego, co ja tutaj w grze robię, co powinno się robić, to dawajcie znać proszę w komentarzach, z wielką chęcią ja spróbuję udzielić na nie odpowiedzi, nawet jeżeli nie zawsze będę w stanie to zrobić, bo nie jestem jakimś super znawcą tematu. Troszeczkę sobie sam pograłem w tą grę i to jest efektywnie wszystko, co mogę powiedzieć o tym. O. I widzimy, że
i statek dostarczył wreszcie na naszą strukturę zasoby. Claytronica znajduje się w magazynach, nikt nadal nie chce dostarczyć nam ogniw energetycznych. To jest dość frustrujące, muszę przyznać, więc najprawdopodobniej spróbuję wybudować teraz, kupić statek mały, kupić kuriera zwyczajnie i wybrać minimalny zestaw, znów wybrać najgorsze silniki, dać mu jakąś, powiedzmy, najsłabszą tarczę, jaką możemy mu dać. Nie dać mu nawet żadnego uzbrojenia. Nie, powiedzmy, dać mu dwie osoby z załogi. Wow, i to aż tyle nas będzie kosztowało? To dlatego, że części kadłuba są takie drogie? Bo to jest 400 tysięcy, tak? Naprawdę? Aż 400 tysięcy za mały stateczek? On 300 tysięcy kadłub kosztuje. A jakbym chciał w takim razie mały transportowiec? I tutaj możemy porównać sobie ilość kontenerów, jakie on ma. Powiedzmy, wybierzemy ten z większą ilością kontenerów. I ten stateczek kosztuje... OK. To transportowce po prostu. Dlaczego transportowce kosztują więcej od okrętów wydobywczych? Tego nie zrozumiem. Teoretycznie okręty wydobywcze powinny być transportowcami z dodatkowym jeszcze osprzętem, który powinien podnosić cenę rzeczonego okrętu. Początkowa ekonomia może być dość dziwna, bo AI ma problemy z zapewnianiem dostępu do odpowiednich rzeczy. Widzicie żywego Zinona. Wcześniej te wyszarzone, o których mówiłem w pierwszym odcinku, to oczywiście były wraki. Nie pamiętam, czy doprecyzowałem to. Jeżeli spoglądamy na mapę, prawda, i widzimy jakieś wyszarzone obiekty, na przykład tu, Zinon P, to jest wrak. To jest wrak, to jest coś, co zostało zniszczone. Te, które mają inny kolor niż szary, to są okręty, które przynależą do na przykład konkretnej frakcji, które są żywe. Jeżeli się nie mylę, na ten moment mam w opcjach ustawione, żeby nie dawało kolory na frakcję, tylko dawało kolory na to, jakie są moje relacje z daną frakcją. Czyli wszystkie frakcje, z którym jestem, które nie są mi wrogie, są niebieskie. Wszystkie frakcje, które mają pewne wątpliwości. No, możecie zobaczyć, jak ładnie autopilot nas wpakował w jakąś asteroidę po drodze. Właśnie dlatego się zatrzymaliśmy. Wszystkie frakcje, które nie są, nie pozwolą nam na przykład zadokować do stacji, nas tak generalnie nie lubią, są takie różowe, i wszystkie frakcje, które będą strzelały do nas, jak tylko nas zauważą, są czerwone. O, widzę, że tutaj jednak żadnych dodatkowych stacji kosmicznych nie ma. A przynajmniej nasza elitka nie była w stanie tego znaleźć. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, czy Nexus zacznie się budować. Nadal nikt nie chce nam dostarczyć ogniw energetycznych. I widzicie, że większość, prawda, pieniążków, które tutaj daliśmy na kupienie tych towarów, została już zużyta. Zobaczymy, jak to będzie działało na dłuższą metę i zobaczmy, gdzie my jesteśmy i co my chcemy tutaj zrobić. Lecimy w stronę, lecimy trasą, którą lecą również inne okręty, więc istnieje szansa, że faktycznie dobrze pamiętam, że gdzieś tutaj jest ta brama skokowa, ale to będziemy musieli zweryfikować i sprawdzić samodzielnie. Nie przeskakuję tego etapu, no bo chcę wam pokazać, prawda, ten aspekt eksploracji. Dokładamy takiej na oko oceny, prawda, w którą stronę lecą inne statki. One mogą lecieć właśnie w stronę stacji kosmicznej, one mogą lecieć w stronę właśnie bramy skokowej. Jeżeli wiele statków leci z tej samej strony, no to możemy podejrzewać, że na przykład gdzieś tutaj bardziej, prawda, tworzymy taką linię i powiedzmy, że bardziej w tą stronę powinniśmy spodziewać się tej bramy skokowej. Nie mamy gwarancji, bazujemy na tymże zgadywaniu właśnie w głównej mierze.
I oczywiście możemy również się rozejrzeć i próbować wypatrzeć fizycznie tą bramę skokową. Ponieważ wizualnie zobaczymy ją wcześniej niż nasze sensory ją wykryją. To też jest jedna z tych rzeczy. Ja najprawdopodobniej zupełnie źle zapamiętałem, gdzie ta brama skokowa jest. Ponieważ nie widzimy jej efektywnie nigdzie na tej płaszczyźnie. Tutaj widzimy jakąś stację kosmiczną, nieznaną nam. I tutaj widzimy jakiś rozbłysk, ale nie jestem pewien, cóż to takiego dokładnie jest. No nic, spróbujmy jednak podlecieć jeszcze bardziej w tą stronę, zobaczyć, jak bardzo się mylę. Ponieważ niestety nasz pilot nie chce nas stąd wypuścić. Nie posiada wiedzy, jak dolecieć do Argon Prime. O, tutaj jest grupa Xenonów, która nie jest zbyt przyjaźnie nastawiona do kogokolwiek, więc osobiście sugeruję ewakuację jednak. Ponieważ nie chcemy z nimi walczyć. Nie. Bardzo nie chcemy z nimi walczyć. Nawet nie wiem, czy ja w dobrą stronę lecę, bo nie mogę mapy odpalić, bo jak odpalę teraz mapę, to wyrzuci nas z lotu w tej wysokiej prędkości. Co oznacza, że Xenoni będą w stanie nas złapać. A właściwie nie widzę teraz Xenon. Dobra, to wyskoczmy. Nie. Xenon próbuje nas dogonić właśnie. Jest na naszym ogonie i będzie próbował nas dogonić, przechwycić i zniszczyć. Podpowiem, że nie chcemy być dogonieni, przechwyceni i zniszczeni. Jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości w tym temacie. Tak, jesteśmy bardzo gonieni. Ja szczerze mówiąc nie jestem pewien, gdzie ja mógłbym się skryć efektywnie. Moglibyśmy spróbować lecieć w stronę... To jest nasza baza, to co widzicie tutaj. W olbrzymiej oddali to jest ta asteroida otoczona strukturą. I co możemy jeszcze... Tak, Xenon jest tuż obok nas i zaraz spróbuje nas ostrzelać. Jeżeli zostaniemy z sukcesem ostrzelani, to wyskoczymy z prędkości podróży. Co będzie dość dużym problemem dla nas. Więc mam nadzieję, że temu Xenonowi już się znudziło. Tak, wygląda na to, że temu Xenonowi już się znudziło. Bardzo dobrze. Tylko my niestety nadal nie wiemy, gdzie jest ten... Gdzie ty lecisz? Czy ty lecisz coś wydobywać? Czy ty lecisz tak, żeby gdzieś indziej się udać? Bo ja niestety za nic nie pamiętam. Użyjemy tego górnika jako osłony i spróbujemy polecieć w tą stronę. Zobaczymy. O, kolejny okręt leci tak samo. Może właśnie one lecą w stronę bramy skokowej. No to teraz przeskoczmy i zobaczymy, jaki będzie rezultat. W odrobinkę bardziej ciekawszych okolicznościach niż bym chciał, znalazłem wreszcie bramę skokową, ponieważ jak zatrzymałem się, żeby zacząć nagrywać i do was mówić, zaatakował mnie Xenon, który cały czas mnie gonił. Bo otwaliłem mapę, prawda, więc się zatrzymałem. Nie jestem pewien, czy to jest to, co ja bym chciał znaleźć. Znaczy, to jest ta brama skokowa. Tak, to jest ta brama skokowa, którą chciałem znaleźć. Udało nam się wreszcie znaleźć. I ona jest odrobinkę w innym miejscu niż pamiętamy. Driftem w bramę skokową. Bokiem. I tutaj jest kolejna brama skokowa, która nas interesuje. Jesteśmy lekko obici, więc pokażę wam. Możemy naturalnie zadokować do stacji kosmicznej i nasz okręt naprawić. Wówczas kosztowałoby nas to pieniążki. Ale my również możemy zrobić rzecz następującą. Możemy wstać, upewnić się, że nasz okręt nie ma
żadnych rozkazów wydanych, usuń wszystkie rozkazy, wówczas on zwyczajnie utrzyma tą pozycję. My wychodzimy w skafandrze kosmicznym, wybieramy z paska narzędzi laser naprawczy, używamy spacji i możemy zobaczyć, jak zupełnie za darmo, cóż, kosztem naszego czasu, naprawiana jest wytrzymałość. Ta wytrzymałość została nam zbita przez statek Xenonów, który zaatakował mnie, kiedy szukałem tej bramy skokowej i niestety byłem tak zajęty próbą unikania i ucieknięcia mu, że nie miałem jak nacisnąć kombinacji klawiszy, która aktywowała nagrywanie, więc widzieliście tylko i wyłącznie już moment, w którym udało mi się mu uciec, aktywując silniki napędu podróżnego, prawda? Shift D, naprawione, wracamy na pokład. I efektywnie, skoro udało nam się znaleźć tą bramę skokową, to my znów chcemy przejąć kontrolę właściwie nad okrętem i możemy skoczyć sobie tutaj. I widzicie, że przed nami mamy autostradę. Jednocześnie nacja, która kontroluje to terytorium, to jest jeszcze inna frakcja niż my znamy samemu. Jeszcze z Paranidami nie mieliśmy nic wspólnego. Co to jest za okręt? Jakiś okręt górniczy. No, nie będziemy tym się przejmowali, bawili. Ale bardzo, bardzo, bardzo ładnie wyglądał. Stacja handlowa i tutaj mamy platformę obronną. Okej. Podlećmy sobie do autostrady i zwiedźmy wreszcie autostradę. Zobaczmy, ponieważ ta autostrada jest zapętlona. Zaraz zobaczycie, jak ona dokładniej wygląda. I zatrzymamy się tutaj jeszcze chwileczkę. Zlecimy zakup dodatkowego okrętu, który będzie kopał krzem w 18 billions. Albo EB po prostu, ten internet nam mówił teraz już. Nieznany obiekt, fabryka klejtelniki. To, co my będziemy jeszcze chcieli tutaj zrobić, to najprawdopodobniej sobie od razu satelitę zostawić, mniej więcej w tym miejscu. Jak daleko jesteśmy od... Jeszcze troszeczkę za daleko jesteśmy. Rozpocznij naprowadzenie bliżej. Autopilot. I gdy będziemy właśnie tu, gdzie autopilot nas doprowadzi, to wówczas zostawimy tutaj jednego satelitę na zapas. Powinniśmy byli zostawić też satelity za nami tu, tam. A to zlecimy to zadanie innej jednostce po prostu. Będzie tak, satelita obejmuje to, co ma obejmować. I teraz lecimy, moi drodzy, wreszcie zobaczyć, jak wygląda cała ta autostrada. Shift 1, jesteśmy pyk i chcemy wlecieć w autostradę i proszę bardzo, no, wleć tą autostradę, ok, i teraz nie chcemy nic ruszać i będziemy przelatywali przez kolejne bramy skokowe, bo tak jak mówię, autostrada jest w pełni zapętlona i przelatuje przez wiele układów planetarnych. Możemy... A, bo ja cały czas miałem shift spację, czyli statek próbował kierować się w stronę mojego kursora, dlatego autostrada nie działa z maksymalną efektywnością. Możemy zobaczyć, gdzie przelatujemy przez kolejne sektory. Tutaj mamy
kolejną frakcję, z którą... Peranidów, dobra, tutaj mamy nadal Peranidów. Tutaj mamy już... Teladańczyków. Tutaj nadal mamy Teladańczyków, widzimy ich na przykład przystań. Tutaj będziemy też chcieli wysłać statki po to, żeby sobie satelity rozstawić, mieć podgląd kosztów na przykład. Mamy Teladańską stocznię. Kolejne fabryki, jak na przykład fabryki części kadłuba. I my z racji tego, że jesteśmy niezależnym handlarzem, to co my będziemy mogli robić, to my zwyczajnie będziemy mogli kupować komponenty od jednej frakcji i sprzedawać je innej frakcji, nie dość, że z normalnym zyskiem, które można uzyskiwać w ten sposób. Wow, tutaj było bardzo dużo Xenonów. To dodatkowo my będziemy mogli wzmacniać w ten sposób frakcję. Na przykład będziemy mogli kupować części kadłuba od jednej frakcji i sprzedawać te części kadłuba w stoczni innej frakcji. Co byłoby... albo na przykład uzbrojenie. Tego typu rzeczy właśnie będziemy mogli robić. Typowe, prawda, zarabianie na wojnie i typowy handel tylko i wyłącznie dla własnego zysku. I oto z powrotem jesteśmy w Argon Prime. Tylko na ten moment efektywnie to aż tak bardzo nas nie interesuje, żeby w tym Argon Prime się urządzać. Możemy pozostać na tej autostradzie i odkryć jeszcze, jak ona w pełni się zapętla. A w tym samym czasie to, co chcemy zrobić, to wybudować, zlecić budowę kolejnego statku mineralnego, wydobywczego, zestaw BM. Jak widzicie, jego cena jeszcze podskoczyła i części kadłuba są niedostępne. Dlatego tym bardziej mnie kusi, żeby jakimiś transporterami się pobawić i te części kadłuba sprzedawać wówczas. Powiedzmy, że chciałbym faktycznie to zrobić. Powiedzmy, że kupię sobie tutaj zestaw minimum, zmodyfikuję ciebie na przykład, nie wiem, no, coś takiego. Znów jakieś malutkie generatory tarczy. Odrobinkę załogi. I to jest więcej niż mamy pieniążków na ten moment. Nawet nie masz żadnego uzbrojenia, masz tylko najbardziej podstawowe generatory tarczy. Naprawdę, najbardziej podstawowe generatory tarczy. Najbardziej podstawowe... Zapiszmy ciebie jako zestaw... Minimum. Tak to zapiszmy. Zapisz jako nowy. I gdy dostaniemy jakiś kolejny zysk, to kupimy sobie ten frachtowiec i będziemy używali tego frachtowca, aby kupować, transportować My już znów przylecieliśmy sobie tędy? Tak, już jesteśmy z powrotem na trasie. Widzimy wobec tego tak. Mamy strefę Argonu. Mamy strefę, jak oni się nazywają, cały czas mi to cieka, Pontifex, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Pontifex. Tutaj mamy, sprawdźmy, czy ja dobrze pamiętam, Peranidian, dobrze. I tutaj mamy Teladian, prawda? Teladiańska, dobra. I te właśnie cztery frakcje współegzystują wzdłuż tej autostrady. Akurat Argon i Pontifex walczą ze sobą. A jeżeli dobrze pamiętam, Paradianie i Pontifex to ta sama rasa, tylko że mają różne nastawienia względem innych. Teladianie to jest już inna rasa i Argoni to też inna rasa ludzie, prawda? Chociaż... to też jest jeszcze bardziej skomplikowane, nieznacznie, w lorze tego świata. Możemy teraz kupić sobie statek, o którym myśleliśmy wcześniej. Chcemy kupić Sampa, zestaw MM. Dodaj do listy zakupów, stać nas, ale nie ma części kadłuba. My te części kadłuba będziemy chcieli im transportować, właśnie dlatego chcemy kupić ten okręt transportowy.
Okej. I efektywnie moglibyśmy wreszcie zeskoczyć z tej pętli destylarnia gwiezdnej wódki. Można było tutaj przelecieć się na jakieś degustacje, coś w tym guście może. Zatrzymamy się w przestrzeni Aegonu. I możemy się na przykład przyjrzeć jeszcze z czystej ciekawości, jak wygląda lotniskowiec patrolowy. To jest aegoński statek, jeden z największych statków, jeżeli się nie mylę. I możemy mu się teraz przyjrzeć. Zobaczcie. Dwa olbrzymie silniki z tyłu. Posiada zdolność do zadokowania i wypuszczenia naraz chyba czterech średnich jednostek i może wyrzucić z siebie olbrzymią ilość lekkich jednostek naraz. Tutaj z tyłu ma troszeczkę i z przodu też ma możliwość wyrzucenia lekkich jednostek. Obecnie znajdujemy się tak blisko niego, że znajdujemy się w jego sferze oddziaływania, czyli my ruszamy się razem z nim, tak jak na początku chyba poprzedniego odcinka ruszaliśmy się razem ze statkiem wydobywczym. Tak właśnie wygląda statek, który my w przyszłości być może będziemy w stanie nawet budować samodzielnie, któż wie, któż wie. Na ten moment możemy co najwyżej sobie na niego popatrzeć, zobaczyć te moduły, które on ma, prawda, tutaj rozmieszczone. Każdy z tych modułów można zaatakować, a każdy z tych modułów można zniszczyć w ramach bitwy z tak olbrzymimi okrętami. Mamy tutaj kolejne duże okręty. Zobaczcie, jak dużo widać, prawda, z oddali, jak można się tutaj, jak można nacieszyć oczy tym widokiem. I efektywnie na ten moment najprawdopodobniej, o, zobaczcie, skręcamy razem z tym olbrzymim statkiem. Na razie czuję się tutaj w miarę bezpiecznie, więc zostańmy w tej pozycji. A my wydamy naszemu zwiadowcy rozkaz rozmieszczenia. I zobaczmy, ile ty masz w ogóle tych satelit. Masz jeszcze 12 satelit. To ja najprawdopodobniej 10. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Powiedzmy, że 3, 2, 1, 0. Jak skończy je rozmieszczać, to zlecimy mu przelot do jakiejś bazy zaopatrzeniowej. I w tej bazie zaopatrzeniowej na przykład cofnie się tutaj do przystani. Tu uzupełni satelity i będziemy je dalej rozmieszczać, żebyśmy mieli podgląd tego, co się dzieje w świecie zwyczajnym. I tak jak wydawaliśmy te rozkazy, ten stateczek jest już w trasie, żeby tym wszystkim się zająć odpowiednio. Dalej zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Sytuacja tutaj wygląda tak, że nadal nikt tych ogniw elektrycznych, energetycznych nie chce nam sprzedać. Czyli najprawdopodobniej zrobimy, jak wreszcie zostanie wybudowany ten okręt, na który czekamy, gdzie, prawda, brakuje części kadłuba. O. Prawie na pewno ten stateczek będzie sprzedawał części kadłuba. Problem jest najprawdopodobniej w tym, że nie wiadomo, jak wysoko jesteśmy w kolejce, prawda? Istnieje szansa, że będziemy w kolejce tak nisko, że najpierw zostaną wybudowane inne okręty. Niemniej
Udało nam się zeksplorować podstawową pętlę systemu, w którym jesteśmy zainteresowani. Mamy pewien kontekst, coś takiego będzie się działo. Niestety ten odcinek nie był aż tak ciekawy, jakbym chciał. Nie miałem czasu, żeby dokonywać godzinnych przeskoków, prawda, poza nagrywaniem. Ale to mniej więcej pokazuje tempo i dynamikę rozgrywki na początkowych etapach. My stosunkowo niewiele jesteśmy w stanie tutaj zrobić, czekamy na jakieś pasywne źródła zysku. To, co możemy robić, to na przykład, nie wiem, poszukać sobie asteroid i spróbować je, prawda, poszukać tam kryształów, w ten sposób zrobić więcej, wykonać jakieś podstawowe, prymitywne misje, zadania. Efektywnie my teraz czekamy na nasz pasywny dochód. Jak widzicie, zyski ze sprzedaży rudy zaczynają dość znacząco spadać. Również to, jak szybko te zyski się pojawiają, spada, ale możecie sobie porównać, o ile więcej płacą za krzem. Tak jak ruda to jest 42 tysiące, za krzem, za jeden ładunek krzemu dostajemy 170 tysięcy. A statki, które to wydobywają, kosztują tyle samo, prawda? Więc tak właśnie wygląda sytuacja i dlatego tak bardzo na początku poszukiwałem krzemu. Mimo, że nie pamiętałem do końca, gdzie mogę go znaleźć. Zaraz zostaniemy zabrani na wycieczkę do innego układu planetarnego. Może nie jest to najlepszy pomysł, bo zgaduję, że wtedy bardzo łatwo byłoby się zderzyć z tym olbrzymem, co najprawdopodobniej najlepiej by się skończyło dla popierdółki, którym jesteśmy. W takim razie odlećmy od niego i przestańmy stresować kapitana, który zastanawia się, co to za idiota leci na jego zderzaku. I efektywnie możemy zakończyć ten odcinek. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oglądają. Życzę wam miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, hej!